Hej, witajcie wszyscy, tutaj Kości Cyberek i zamierzam zacząć gry w Minecraft, bo czemu nie? Więc tak, stworzymy sobie nowy świat, tamte światy są bez znaczenia, to są moje światy, albo Izzy światy, albo nasze jakieś wspólne światy. Może kiedyś z nią zagram, jak mi się udają namówić i ogarniemy sobie drugi sprzęt. A teraz zaczynamy, w trybie hardcore oczywiście. Jesteśmy na przocie 20W13B, to znaczy, że w Netherze występuje Netherite i biomy, z czego od razu tam będę pru, tylko zdobędę deksowe rzeczy i enchanting. Dobra, świat się załadował. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem te dziwne serduszka, to myślałem, że ktoś ma coś zepsutego w Minecrafcie, a to się okazało, że to hardcore. To ogólnie niedawno to odkryłem. I to jest moje takie pierwsze podejście, bo zawsze ginąłem milion razy. A to, co widzicie w prawym dolnym rogu, to są napisy, bo często po prostu gram w Minecrafta bez dźwięku, słuchając sobie muzyki i jak na przykład kopię diaksy czy coś, to słyszę, że lawa bulgoczy gdzieś obok, czy coś w tym desenie i to jest naprawdę bardzo przydatne. Także teraz sobie kopiemy drewno. Dalej będziemy musieli znaleźć węgiel, by się przydał. Zarówno jak i... Okej. Dobra, to się fajnie zaczyna. Robimy sobie dechy. Robimy kill off. No i co? I moje ulubione zajęcie w Minecrafcie. Kopanie. W ogóle na przełomie lat tak dużo fajnych rzeczy zrobili. Jestem po prostu pod wrażeniem, co oni robią z tym Minecraftem. No tylko wiadomo, no jak każdy liczyłem na to, że update nie będzie może do Netheru, do Endu czy gdzieś tam, tylko wolałbym właściwie, żeby był bardziej w stronę kopalni. Bo jestem takim kopalnianym szczurem. Uwielbiam. To jest tak satysfakcjonujące. Dobra. Wungla mam dwa. Proszę od razu żelazo na start, ale ja może bym zrobił sobie pochodnie, bo to jest hardcore jednak. Ja wolałbym nie zginąć od razu i nie robić z siebie jakiegoś frajera minecraftowego. Dobra, będzie cztery. Wystraszyłem się. Ścinki. Przemyślałem, że creeper albo coś w ten deseń. To pewnie owieczka, mam nadzieję. Jakoś, że jestem bardzo oszczędny i recyklinguję. Biorę pochodnie ze sobą. Tu nic nie ma. Bo wcale nie jest ich tak... Widzę coś fajnego. Dioryt to jest w ogóle... Nie znam gracza, który by używał jakkolwiek tego materiału. Jest po prostu useless. Dioryt, granit i andezyt. Po prostu wprowadzili go w jednym update'cie i co? I tak naprawdę 3/4 osób z niego w ogóle nie korzysta. Z tych trzech śmiesznych kamieni. Na co to komu, po co to komu do szczęścia? To tylko ekwipunek zapycha. Na który mógłby być zwykły kobel, którego jest 100 razy więcej. Dobra, powiem wam szczerze, że to jest super start, bo już mam żelazko. Zaraz sobie zrobimy kill off i jakiegoś seta powoli. Będzie można myśleć, bo tak nago biegać to niebezpiecznie. Ale na razie będę siedział w kopalni, póki nie zrobię sobie jakiegokolwiek seta. Ja się boję, będę się bał żyć na powierzchni. I to tak koszmarnie. Dobra. Tu jeszcze jeden. I tu. Dosyć duże złoże, muszę przyznać. Jaki to jest kontrast? Może za 2 tygodnie wstecz grałem na serwerze, gdzie już mam wszystko wymaksowane, endgame i te sprawy. Elytra, tutaj wszystko na nowo zbieraj.
W sumie lubię to robić wbrew wszystkiemu. To jest przyjemne. Tak jakby nowy początek. Tylko, że no, kamienny kilof trochę wolno kopię, ale. Oh, trzeba od czegoś zaczynać, tak. Dobra, to celem na dzisiejszy odcinek jest zdobycie diaksów. Może i ambitnie, ale myślę, że na luzie jakoś to się ogarniemy. Teraz to nie jest problemem. Ale będę miał. Bardzo szybko chcę dojść do Netherite'u, po prostu. Ajajaj, no. No super to jest w ogóle. W końcu, że zmienili ten tylko diamentowy set na coś, co bardziej może ten. Oj, właśnie, mam dźwięki włączone. Momencik, poproszę. Dobra, już powinno być. Tam jest lawa już. To jest jakiś mini kanion. Ja bym się w ogóle wolał w niego nie zagłębiać. No ale jak mów to mus. To zaraz moby mogło spadać z góry. Nie wiem na jakiej jesteśmy wysokości, bo od 16 poziomu w dół się diaksy drespią, a tu jest. Wykopię i zobaczę. Co mnie bardziej martwi, że nie mam w ogóle jedzenia i mogę tu z głodu umrzeć. 35 to bez sensu. W sumie zaraz zmykał. Albo i. Kolejne żelazo. Dobra, powinno to na razie przytkać jakoś. O Jezu, pięknie. O to chodziło. Dobra, to wykopię to żelazko i idziemy szukać czegokolwiek innego. Innych wrażeń, innych surowców. Potrzebujemy łóżka. Nie wiem, jaka jest pogoda na dworze. Pogoda i pora dnia. No, później zobaczymy. Słyszałem, że też nowy enchant jest, co też jest równie super. Że można szybciej po sosendzie biegać, bo to w Netherze strasznie zdenerwowało. Czy ja sobie przyszedłem? O nie. Trzeba stąd jak najszybciej wiać. Widnie. Najgorsze jest to, że tu w każdym miejscu mogły się moby zrespić. Mam crafting. Dobra, to trzeba to zrobić inaczej. Po prostu cały czas w górę, nie patrząc na konsekwencje. Tak. No, zaraz mi się kilof rozwali, ale to sobie zrobię następny, bo kamienny znowu nie szkoda. Aczkolwiek. Chyba zrobiłem sobie małe kuku. A nie, dobra, mam zwykłe. Dobra, kamienny kopiec, co mi szkodzi. Dobra, jest dzień. Jeszcze noc nie zapadła? Wait. To jest dziwne. Albo już noc. Aha. Była noc, była noc, był creeper. No to tak by się szybko skończyła moja przygoda, nie? No tak. Creepery szybko zwykle kończą ten żywot wielu ludzi. Moich nie skończą. Mam taką cichą nadzieję, będę mega uważał. Dobra, od teraz. Tak naprawdę nawet nie mam na piecyk tego kobla. Trochę dupa. Dobra, idę po tego kobla. Tam też widziałem trzcinę, więc ją wezmę. Trzeba jakieś żarełko ogarnąć.
Gdzieś nietoperz jest nearby. W pobliżu. Gdzieś chyba pod ziemią. A, tu wbita w niego. Dobra, ja bym tu się na razie osiedlił jakkolwiek, bo tu są świnie i krówki. Z krówek łatwe pożywionko, więc myślę, że to na razie będzie jak najbardziej. Gdzie mój crafting? Aha. Nie mam pojęcia. Dobra, jak się robią płotki? Co jest? Dobra, to będzie 9 krówki. Nawet nie mam ich czym zagonić, będę musiał ręcznie. Jest jaki lag. Przerażający. No chodź, poczekaj, siostrę ci zaraz wezmę. Właśnie tam. Ach, dobra, muszę więcej płotków zrobić. Oho. Oho. No to zaczyna się zaraz zabawa. Gdzie są łowce? Nie, mam pochodnie, mam jakieś pochodnie. No to jestem trochę na końcu świata jeszcze dalej. Owce, 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 szybko. Dobra, nieważne. Wkopuję się w ziemię. Ale zdechnę z głodu. Co za dylemat. Dobra, 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 mniejsza, mniejsza, mniejsza. Nie mam drewna. Ja jestem totalnie. Dobra, wiecie co? To tutaj chyba zrobimy cięcie, dopóki noc nie przeminie. To poczekajcie moment. Wiecie co, powiem wam, jestem strasznie leniwy i nie chce mi się czekać, aż noc minie. Więc powiem tak, przepaliłem sobie żelazo. No i na tym zakończymy, po prostu na epoce żelaza. Tak, okej. Okay. Dobra, na razie popatki, pa, hej!